dzień dobry moi drodzy. Wykorzystujemy chyba jedno z ostatnich okien pogodowych w listopadzie, w takich, których nie pada, żeby wyjść do ogrodu. Słuchajcie, w moim ogrodzie już właściwie większość rzeczy jest zrobione. Mówię większość, bo nigdy nie jest tak, że wszystko jest zrobione, ale rabaty wstępnie są już powycinane. Posadzone większość tulipanów. No ale zostało jeszcze coś, o co bardzo często pytacie. O moje bananowce. Dlatego dzisiaj opowiem wam, co ja robię z moimi bananowcami. Mam dwie odmiany bananowców i dwie różnie traktuję. Zobaczcie, ten Musa Ensete Maurele już jest taki bardzo gdzieś tam wysuszony. Nim się za chwilę zajmę, ponieważ muszę się tam dostać. Natomiast w pierwszej kolejności opowiem wam, co robię z Musa Basio, czyli takimi japońskimi bananowcami, które u mnie zostają na zimę. Chodźcie. Zobaczcie, ta japońska odmiana bananowca, czyli Musa Basio, ma się jeszcze całkiem nieźle. Jest już połowa listopada, a jej liście jeszcze nie są tak zeschnięte. Jeszcze wyglądają całkiem nieźle. Ja już lekko gdzieś tam je oczyściłem, bo zobaczcie, od dołu ten bananowiec już tutaj jest lekko przeczyszczony. Te wszystkie liście można na bieżąco odcinać, jeśli macie taką ochotę. I teraz zobaczcie, bo to jest zupełnie inny banan niż ten, który wam za chwilę pokażę. Tutaj z kłączy wyrasta mnóstwo sadzonek. Ja posadziłem tutaj dwie kiedyś, dawno temu, 3 lata temu. I od tego momentu się rozrosły do 2, 4, 6, 8, 10, no pewnie ze 25 sztuk tego bananowca. I co roku poszerza się ta karpa. I od razu muszę powiedzieć, że bardzo wysusza ziemię pod spodem. Pierwsze 2 lata ja tego bananowca okrywałem, bo wyobrażałem sobie, że zmarznie, że nic się nie uchowa, więc robiłem mu takie budki ze styropianu. Natomiast od 2 lat nie robię z nim już właściwie nic. Przyjdzie mróz, to ta wierzchnia warstwa oczywiście bardzo szybko ścina ją mróz. Jak przyjdzie ten pierwszy mróz, to postaram się troszeczkę okopcować tutaj, czyli wysypać może trochę kory, może trochę igliwia, czyli sosny położyć i trochę ziemi, tak żeby mniej więcej 15 cm gdzieś przykryć tą główną bryłę. One sobie spokojnie poradzą zimą, szczególnie jak spadnie śnieg i wypuszczą na wiosnę nowe sadzonki. Do tego momentu, tak jak wspomniałem, jak trochę je zetnie mróz, to oczywiście odcinam mniej więcej na tej wysokości i wszystko idzie na kompost. A bananowce w przyszłym roku urosną znowu takie. Zobaczcie, jak postawię ten liść, to on ma dobrze ponad 2,5 metra i to wszystko wyrosło od takiego małego babyka od wiosny. Idziemy do drugiego bananowca, ale zanim wam pokażę, jak się nim opiekuję, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do włączenia dzwoneczka, kciuka w górę, dajcie komentarz, czy wy również macie swoje bananowce w ogrodach. No i mam dla was niespodziankę. Zola, dawaj. Słuchajcie, już wspominałem, że mamy taką kolekcję koszulek florystyczno-ogrodowych i przyszły pierwsze prototypy. Zobaczcie, bukiet za 0 zł. Jeśli chcecie mieć między innymi taką koszulkę, bo mamy 5 wzorów, to zapraszam na naszą stronę flowerexpress.pl, gdzie jeszcze w tym momencie można w przedsprzedaży kupić w super cenie. No dobrze, to czas zabrać się za bananowca abisyńskiego, czyli tą czerwoną odmianę banana. Ja sobie muszę tam zaraz dostać, bo zobaczcie, on jest posadzony w ziemi. Ja go co roku wyciągam. Posadzony jest pomiędzy miskantami, znaczy jak jest sadzony, to miskantów jeszcze nie ma, ale w tym momencie go zarosły, więc wchodzę tam, żeby lekko oczyścić, ale muszę uważać, bo ciemierniki już, słuchajcie, zaczęły wypuszczać kwiaty, więc zobaczcie, jaka tu jest potęga i jest moc. Gruba kłodzina, jedna, zupełnie odwrotnie jak w przypadku tamtych, jedna gruba kłodzina. Ja to wszystko ładnie teraz wycinam, nie patrząc na to, że to nawet to pewnie też się trzeba odciąć. Ładnie tak, jak palmy się tnie. Zobaczcie, jak to wszystko tak obetnę. Zostawiam mu właściwie tylko i wyłącznie, a może nawet tylko tego jednego, co tutaj wypuszcza, jeszcze jest najbardziej zdrowy. I wtedy zacznę go wykopywać. Nie wiem, czy Zola nie będzie musiał mi pomóc, bo kawał bananowca jest z niego.
Zobaczcie, liście od tego bananowca są bardzo uwodnione. To jest właściwie sama woda, mięciutkie, chropowate w środku i lekko puste. Zobaczcie, zupełnie jakby taka przejrzały już ogórek, tak się zachowuje. No ale tak jak mówiłem, te liście wszystkie do wyrwania, do obcięcia. Zobaczcie, dochodzę tutaj do tego najbardziej zdrowego liścia, no i delikatnie mu tutaj wycinam te. Dlaczego to robię? Dlatego, żeby po pierwsze lepiej się przechowywał. To raz. Dwa. Zawsze tak robię i to się sprawdza. Zostawiam mu faktycznie tylko ten jeden, żeby miał po prostu trochę światła pobierał i że jakieś funkcje życiowe, żeby tu zostały. Ok. Czyli mam tak, jak wspominałem. Zobaczcie. Tutaj jeszcze po wykopaniu się pewnie okaże, że trzeba będzie jeszcze trochę go przyciąć. Zobaczcie, w tych liściach, pomiędzy tymi liśćmi a kolejnymi liśćmi jest bardzo dużo wody. Dlatego ja tak ścinam to i dlatego go wykopuję i później robię z nim to, co robię, czyli za chwilę wam opowiem, żeby tego nadmiaru wody tutaj nie było, żeby on po prostu mi nie zgnił. Jest przygotowany, można się brać za łopatę i zobaczymy, jakie on ma korzenie. Czy bardzo urosła mu ta bryła, czy raczej nie. No trochę trudno się jest za niego zabrać. Zawsze zastanawiam się, jak daleko ta bryła korzeniowa mu tutaj sięgnęła. No, zakładam, że te 25 cm może się... O! Czyli mniej trochę. Bo czuć, że jeszcze jest miękko. Mniej. Ale za to głęboko. W tym roku posadziłem go chyba dużo głębiej niż zawsze. Z każdej strony trzeba obkopać. Podhaczyć. I zaraz będziemy wyciągać. O, jest. Zobaczcie, jaka... Chodź Zola, pokaż tutaj. Jaka ta bryła jest. Widzicie? Nie jakoś bardzo daleko. Ta bryła jest tutaj nawet jeszcze nie, że tak powiem, przegryziona. Czyli ta lepsza ziemia, która tutaj była, jest jeszcze niewymieszana. Jeszcze z tej strony. I powinno być ok. O! Uwaga! Bananowiec jest wykopany. I teraz trzeba silnego chłopa, który to wszystko wyciągnie. Jest, zobaczcie. Tą bryłę lekko obsypuję. Tylko i wyłącznie lekko. I teraz założenie jest takie. O, złamał się, ale to nic nie szkodzi. Że najczęściej kładę go należąco. Należąco albo na ziemi, albo na jakimś stojaku, w ciemnym miejscu, żeby właśnie wylatywała ta ziemia. Bardzo często jest też tak, że wkładam go na taczkę i taczką wjeżdżam do pomieszczenia, w którym zimuję. Dlaczego tak robię? Bo chcę, żeby nadmiar tej wody wypłynął. On ma tutaj tyle wody, że spokojnie wystarczy na te 2-3 miesiące. I w okolicach połowy lutego. Oczywiście obserwuję, gdyby bardzo zsychał, to troszeczkę poleję tą wodą. Ale w okolicach połowy lutego, na walentynki, wsadzam go do dużej, wielkiej donicy. Dając mu świeżej ziemi, troszeczkę dają mu odżywki, takiej do roślin zielonych. No i on sobie tam siedzi właściwie 2 miesiące, bo to tak naprawdę do połowy kwietnia. W połowie kwietnia, kiedy już najczęściej ma 6-7 liści dużych, wsadzam go z powrotem do ziemi. No i w pierwszej kolejności oczywiście te liście troszeczkę dostają słońca i troszeczkę przysychają, ale później za chwilę zaczyna rosnąć bardzo, bardzo szybko i bardzo solidnie i wypełnia mi tutaj przestrzeń za tą moją gdybalnią. To co? Czas go zapakować na taczkę, no i wywieźć.
Zapakowałem banana na taczkę. Jeszcze nie urósł tak bardzo, żebym sobie sam z nim nie poradził. Dajcie, moi drodzy, znać, czy wy macie bananowce w ogrodach. Moja taczka też już wygląda troszeczkę staro i troszkę trzeba się nią zająć. Dlatego na naszym drugim kanale, Ogrodowym Warsztacie, nagramy dla was odcinek, jak przygotować narzędzia i sprzęty do zimy. I między innymi zajmiemy się taką taczką. Zapraszam.